Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 570 i to referuję osobiście. Jest to uchwała dotycząca przystąpienia Rady 97 do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku. Paragraf 1. Rada 97 z Gnieźnieniem przystępuje do udziału w dzielnicowym budżecie partycypacyjnym w 2014 roku w ramach ogólnej kwoty 1,5 miliona złotych przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta. Uzasadnienie Państwo widzicie. Wydaje mi się, że mamy bardzo dobre doświadczenia po pilotażu i śmiało możemy podjąć to wyzwanie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Krzysiek Paweł. Jaki będzie termin? Bo czas, bo założenie cały czas jest aktualne, że 2014 mają być te zadania wykonane, prawda? Czy zmieniło się założenie? Tak, 2014. To jest jakby czytacie, to jest cały ten budżet mamy w tym roku przeprowadzony. Jaki więc jaki jest termin? Terminarz nie jest znany, ponieważ o terminarzu zadecyduje Rada Miasta. Paweł. Ja nie mam taką samą pytanie. Generalnie prace trwają. Mam przyjemność być w zespole prezydenckim pracującym nad budżetem partycypacyjnym. Są dwa warianty. Albo wariant taki, że głosowanie będzie już w czerwcu, ewentualnie we wrześniu. Ale nie o składanie wniosku. Nie, ale to jakby ostateczne jest głosowanie. Tak naprawdę jest bardzo ważne. I strona ta, nazwijmy to organizacji pozarządowych, chciałaby, żeby to było na jesień głosowanie, a radni biorący udział w pracach zespołu chcieliby nawet, żeby było to w czerwcu przed urlopem już głosowanie. Ja osobiście skłaniam się za wrześniowym głosowaniem, bo mam świadomość, ile to jest pracy i na pewno taki głos będę zabierał na zespole w czwartek. Zresztą na końcu sesji powiem Państwu, bo będą konsultacje w tej sprawie, także jest data, zaproszę Państwa na te konsultacje. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania do projektu uchwały? To jest, żeby tylko uzupełnić dodatkowa kasa do tego, co mamy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.